Informację przekazała nam sąsiadka pana Jana, która pomaga mu już od dłuższego czasu. Oficyna, w której mieszka, pozostawia wiele do życzenia. Niestety nie ma tam prądu, gazu ani ubikacji. Mieszkanie nie jest ogrzewane, tak samo jak klatka schodowa, okna nie są uszczelnione, a z dnia na dzień jest coraz zimniej na zewnątrz. Jak twierdzi sąsiadka, pani Bogumiła, nie można być obojętnym na ludzki los. Pomagamy z mężem na tyle, ile możemy. Sąsiadowi, no mieszkamy vis-a-vis, pan mieszka w oficynie, ja mieszkam w bramie głównej. No i widzę właśnie, to już w zeszłym roku już miał pozamarzane, miał okna, także było, światło się nie świeciło. I po prostu to mnie zainteresowało mnie, żeby się zainteresować sąsiadem, dlaczego po prostu nawet światło się nie świeci. Zawsze się świeciło, światło zawsze był pogodnym. Panem sąsiadem był, nikomu nie zawadzał. No i przychodził do nas, bo to pożyczył 5 zł. To 10 zł, ale zawsze kupował sobie chleb. I mąż pyta się mnie, czy ma światło, czy nie ma światła. On mówi, że nie ma światła. To nawet na dzień dzisiejszy, rok czasu już nie ma światła, ani gazu, nie ma jak ugotować sobie ani zupy, ani gorącej herbaty, no nie ma nic. Nawet jak umyć się, jak wypać, by w ciepłym mieszkaniu pomieszkać. To nie świadczy o tym, żeby komuś dać pieniądze w rękę i sprawa jest załatwiona. Ale pomóc mu, żeby światło miał, gaz, żeby miał, ogrzewania nie ma żadnego. I nikt się nikim nie zainteresuje, a tak się mówi, nie bądź obojętnym. No jak można nie być obojętnym? Tyle lokatorów jest tutaj oczywiście, chodzi każdy, no ale patrzy tak ukradkiem, bo jest nieogolony, jest, dajmy na to, brudny, tak? Nie ubliżając sąsiadowi. Ale jak ma skorzystać z kąpieli jakiejkolwiek? Można zobaczyć tutaj okno, wszystko jak wygląda. Ja oczekuję od urzędników, od opieki społecznej przede wszystkim, żeby temu panu pomóc. Komunikacja z panem Janem jest dość utrudniona, gdyż ma problemy z wymową. Postanowiliśmy jednak zapytać, jaką pomoc chciałby uzyskać. Ja to przede wszystkim światło, gaz. To oni przychodzili, teraz nie przychodzą. Z nagraniem pojechaliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Jaką odpowiedź uzyskaliśmy? Widziałam ten materiał. No, sytuacja pana Jana nie jest wesoła, ale jednak my jako Ośrodek Pomocy Społecznej wspieramy go. Staramy się, żeby pomóc. Wspomagamy go finansowo, szczególnie jeśli chodzi o tą energię, bo rzeczywiście to mieszkanie jego wymaga remontu. I my tutaj czynimy wszelkie starania, również współpracujemy z innymi instytucjami, żeby panu Janowi pomóc. O postępach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że ten materiał uczuli państwa. Być może w waszej okolicy jest osoba, która potrzebuje pomocy.